Gmina Mekanów nie jest może taką typowo rolniczą gminą, bo też tu jest rozwinięta dość dobrze przedsiębiorczość, duże zakłady, mniejsze zakłady, ale jednak no, szklarnie są tutaj też takim elementem, który wyróżnia tę gminę, jeśli chodzi o hodowlę. Dzisiaj szkolenie, rolnicy chętnie korzystają, przychodzą do tego typu szkolenia, chcą korzystać z tej oferty, którą im gmina stwarza. No, dzisiejsza obecność na szkoleniu już w 10. kampanii, jeśli chodzi o dopłaty unijne, świadczy o tym, że nawet sam jestem zdziwiony, że prawie setka osób uczestniczy w tym spotkaniu i to są generalnie rolnicy, którzy chcą korzystać z dopłat, chcą się rozwijać i chcą ten potencjał unijny jak najlepiej wykorzystać. Wypadałoby się cieszyć, że mimo kryzysu, że jeszcze zostają na tej wsi i próbują zrobić coś dobrego dla siebie, dla rodziny, dla własnego gospodarstwa, zarówno ogrodnicy, jak i rolnicy, chociaż ogrodników no niestety ubywa. To jest też sporym problemem, bo sporo gospodarstw, które kiedyś miało stabilną sytuację finansową z tego tytułu działalności, no dzisiaj ma poważne problemy, ale rolników, jakby tych dużych rolników, którzy już mają pojęcie o tym, że gospodarstwo rolne to już duży zakład, gdzie trzeba się porządnie przykładać do pracy, samo niestety nie urośnie, a umiejętność wykorzystania środków unijnych, tudzież krajowych, żeby to gospodarstwo wzbogacić, podnieść na wyższy poziom i no, osiągnąć wymierny zysk, wymierną korzyść, no, spowoduje, że chcą tej wiedzy, uczestniczą, przychodzą, także mnie to cieszy, że na tą inaugurację dzisiaj do gminnego środka przyszła prawie setka osób. To jest jedno z działań pewnie gminy, czy gmina jeszcze sama z siebie, poza tym, że mamy tutaj organizację szkolenia, który jest zorganizowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i chodzi tutaj o fundusze generalnie też unijne, prawda? Czy jeszcze gmina sama z siebie próbuje jakieś szkolenia organizować albo nie wiem, pomagać w jakiś sposób rolnikom poprzez inne działania? Gmina nie tylko dostrzega potrzeby rolników. Prawie każdego roku w naszej gminie robimy też spotkania dla przedsiębiorców, którzy, no jest ich dużo. W naszej gminie cały czas ta średnia przedsiębiorczość to jest w okolicach 1100-1200 podmiotów i najważniejsze jest to, że te podmioty się przebranżawiają, że one się nie likwidują, rzadko też zawieszają działalność i potem jakby do tej działalności wracają, próbując ją jakby modelować czy kierunkować. Takie następne spotkanie przy Częstochowskiej Izbie Rzemieślniczej, która tutaj nam też podpowiada, współpracujemy. Będziemy się starali zorganizować w miesiącu marcu, kwietniu i również poinformować przedsiębiorców z terenu gminy Mykanów, nie tylko rolników, bo rolnicy to też przedsiębiorcy, ale trochę się zajmują jakby innym charakterem, pracą i uprawą na roli. I też takie szkolenia na pewno będą cieszyły się sporym zainteresowaniem, tym bardziej, że ludzie oczekują tej wiedzy. Jest nowy okres programowania 2014-2020. Chcieliby jak najwięcej wiedzieć, a my pewnie zrobimy wszystko, żeby jak największy krąg osób tym zainteresować. Także zaprosimy pewnie na następne spotkanie, które odbędzie się w kwietniu. Bo gmina też ma trochę swojego interesu w tym, prawda? Bo jeśli rozwija się przedsiębiorczość, jeśli rozwija się rolnictwo, to podatki wracają do gminy i tym samym pozwalają się rozwijać gminie, prawda? Budować drogi, odnawiać szkoły. Kondycja gospodarstw, tudzież zasobność kasy każdego obywatela w gminie wprost wpływa na budżet gminy. Także w naszym interesie jest to, żeby jak najbardziej pomagać wszystkim, którzy chcą skorzystać z pomocy unijnej, a przy tym jak najwięcej zarobić dla siebie, co przełoży się na odpisy podatkowe. Oby jak największe i myślę, że tutaj mamy wspólny interes. My pomagać, koordynować, stymulować, jakby to ukierunkowywać i ściągać firmy i doradców, którzy w tej materii potrafią jak najwięcej podpowiedzieć.